Witam wszystkich bardzo serdecznie na konferencji po zakończeniu meczów drugiej ligi związanych z rundą jesienną sezonu 2020-2021. I chciałbym, żeby dzisiaj podsumować ten czas, który jest za nami. Czas ciężki, trudny, bo związany też z pandemią. Rozpoczniemy od tej części sportowej, a później część organizacyjna, klubowa i pytania. Po tej części sportowej również prosimy pytania do trenera, bo trener najlepiej podsumuje tą część sportową. Wiadomo, przyszedł do nas w czasie trwania rundy, wtedy kiedy te wyniki były dosyć trudne i byliśmy na samym dnie. Udało się zdobyć troszeczkę punktów, wyjść z nad kreską. I teraz rozpoczynamy dopiero tak naprawdę to działanie, które zamierzaliśmy na początku, kiedy rozmawialiśmy o współpracy z trenerem tutaj u nas w klubie. Chcemy, żebyśmy od tego momentu rozpoczęli budowę zespołu na to, aby się spokojnie utrzymać w drugiej lidze i w perspektywie dalszym, aby budować zespół na osiągnięcie lepszych, wyższych celów. Dlatego to, co jest najważniejsze, to, co jest podstawowe, to tutaj z trenerem chcemy współpracować na dłużej. Tak mamy sformułowane nasze ustalenia i kontrakt i umowy, że trener będzie tu funkcjonował, jeśli utrzymamy zespół, przedłuża trener tutaj też pobyt. Wszystkie szczegóły mamy ustalone, to jest też dosyć ważne, istotne. A co do budowania tego zespołu i podsumowania tych meczów, szczególnie w których rolę pełnił tutaj w naszym klubie, to proszę trenera Jacka. No witam serdecznie, dziękuję prezesie. No rzeczywiście, no gdy tutaj przychodziłem, powiedzmy sobie też szczerze, że ta drużyna od momencie, jak trener Kowalski tutaj rozpoczynał pracę, jest od samego początku w budowie, także te wyniki, powiedzmy, że były różne, ale naprawdę ta drużyna w wielu, wielu meczach naprawdę nieźle się prezentowała. Od mojego przyjścia, oprócz tego, zdobyliśmy jeszcze te kilka punktów, które pozwoliły nam tutaj wyjść ze strefy spadkowej, co było głównym celem przede wszystkim w momencie, jak tutaj przychodziłem, w momencie, jak dostałem dyspozycję tutaj od prezesa, o czym żeśmy rozmawiali, i to się w takim, powiedzmy, w tym minimalnym stopniu stało. W pewnym momencie, gdzie chwytaliśmy już jak gdyby wiatr w żagle i ta dobra gra była przekształcona w zwycięstwa, co za tym idzie, w niezłe wyniki, i troszeczkę wydostaliśmy się z tej strefy, no niestety muszę tutaj z przykrością stwierdzić, że przytrafiły nam się dwa mecze ostatnie, które szczególnie ten ostatni nie był w naszym wydaniu dobry, udany, wręcz powiem szczerze, że to był najgorszy mecz w naszym wykonaniu, odkąd tutaj jestem i odkąd pamiętam i analizowałem Olimpię. No niestety takie mecze też się zdarzają. Bardziej chodziłoby o ten mecz wcześniejszy z Garbarnią, gdzie graliśmy u siebie, gdzie prowadziliśmy. W dużej mierze naprawdę dobrze żeśmy się prezentowali. No ta przegrana troszeczkę nas, powiem szczerze, podłamała, bo po takiej dobrej serii liczyliśmy bardzo mocno na to, że tą serię po prostu podtrzymamy jeszcze przynajmniej w tym jednym meczu. No niestety nie udało się, natomiast splot wyników, które były w innych drużynach, pozwoliły nam utrzymać pozycję ponad kreską, co też jest pozytywne, i tak z punktu widzenia trenerskiego, ale też z ogromną dozą pokory też trzeba powiedzieć, no po prostu wszystkiego się też nie da wygrać, wszystkich meczów po prostu nie da się grać na bardzo wysokim poziomie, chociaż bardzo bym chciał.
i z pełną pokorą można powiedzieć, że to zadanie minimum, które zostało gdzieś tam narzucone mi tutaj po przyjściu, no zostało wykonane, aczkolwiek ogromny niedosyt został, szczególnie po ostatnich dwóch meczach. Może kilka słów takiego planu tego, co będzie, bo wiadomo, zawodnicy wyjeżdżają za moment na urlopy i może kilka takich informacji, kiedy zaczynamy przygotowania, jak mniej więcej one będą wyglądać i jakiś taki kierunek budowania tego też zespołu, może tak? Kończymy zajęcia jutrzejszym dniem, czyli we wtorek mamy takie testy, które gdzieś tam pozwolą nam na to, żeby rozpisać indywidualne treningi zawodnikom w czasie tej przerwy świąteczno-noworocznej. Także zawodnicy nie do końca będą mieli tą przerwę, będą musieli wykorzystywać mimo wszystko w formie treningów, to jest pierwsza rzecz. Drugą rzeczą, spotykamy się 12 stycznia, to jest wtorek, spotykamy się w tym dniu i od tego dnia zaczynamy już, jak gdyby przygotowania pójdą pełną parą. Jeżeli chodzi o mecze sparingowe, to myślę, że tutaj Państwo dostaniecie rozpiskę jak, kiedy i z kim. Natomiast na tą chwilę będziemy gdzieś też tutaj po rozmowach z prezesem, z zarządem, będziemy się też starali tą kadrę w jakiś tam sposób uzupełnić, wzmocnić przede wszystkim. To będzie jak gdyby też podstawa tego, żeby od przyszłej rundy zacząć już z delikatnymi wzmocnieniami. Oczywiście wszystko jak gdyby pod całkowitą kontrolą. To nie jest tak, że będzie przyjeżdżało po 10-12 zawodników. Mamy wytypowanych zawodników do tego, kto ewentualnie może nas wzmocnić. Ale proszę, nie pytajcie się mnie, bo ja akurat takich rzeczy nie zdradzę, dopóki nie będzie podpisu, żadne prawdopodobnie nazwiska tutaj nie padną. Mamy też zaplanowany na tą chwilę obóz dochodzeniowy, który będzie pod koniec stycznia, w ostatnim tygodniu stycznia, będzie tutaj na naszych obiektach, chyba że się coś zdarzy bardzo pozytywnego, ale na tą chwilę skupiamy się nad tym, co jest jak gdyby najbardziej realne, czyli ten obóz dochodzeniowy. I ostatnie sparingi przed rozpoczęciem sezonu będziemy chcieli rozegrać już jak gdyby na trawie, na boisku trawiastym. Także tyle, jeżeli chodzi o przygotowania. I jeszcze jedno chciałbym dodać, już tutaj wraz z prezesem i z działaczami, jak i z koordynatorem tutaj grup młodzieżowych, wytypowaliśmy również dwóch zawodników z Akademii, którzy będą z nami trenować, którzy naprawdę w tej rundzie szczególnie byli wybijającymi się zawodnikami w swoich grupach, jak i w rezerwach. Także myślę, że tutaj poprzez bardzo mocne sugestie, ale i też obserwacje z mojej strony tych meczów, będą zawodnicy uczestniczyli w tych treningach. Także myślę, że też tutaj współpraca na niwie grupy młodzieżowe, moja skromna osoba plus koordynator, tutaj bardzo, bardzo gdzieś ściśle współpracujemy i myślę, że to też powinien być kierunek, że zawodnicy, którzy tutaj z Akademii Olimpii się wybijają, muszą w nagrodę przede wszystkim trenować z tą pierwszą drużyną, co jest podstawa. Co nie znaczy, że od początku będą grali, na pewno będą trenować, na pewno będą przyjmować te szlify od starszych zawodników, bo to jest troszeczkę inna sytuacja, ale to jest jak gdyby potrzebne, niezbędne dla ich rozwoju i dlatego, dla takiego też pokazania, że warto się starać, warto pracować na treningach w tych grupach młodzieżowych oraz rezerwach, bo pracowici będą wynagrodzeni. Jeżeli pytania są do trenera, do tych spraw. Tak, ja mam pytanie o karne, bo to w ostatnich meczach było, że tak powiem, no przekleństwo. Jeden karny, no to przypadek, dwa przypadki, no ale 10 to już jest coś nie tak. Zgadzam się. Jeszcze dodam, że te karne
wielu momentach decydowały o tym, czy mecz był wygrany lub przegrany, co jest dodatkowym takim pstryczkiem w naszym kierunku. Ja bym to rozdzielił na trzy rodzaje karnych, czyli karne, które gdzieś tam się zdarzają i to jest nieodzowna część meczu, karne głupie i karne idiotyczne. Myśmy za dużo mieli tych karnych idiotycznych, które kończyły się dla nas źle albo kończyły się fatalnie. Powtarzam, źle, ponieważ gdzieś te karne powodowały to, że mecze remisowaliśmy, fatalnie, bo te mecze przegrywaliśmy przez te karne. I uważam, że tego było za dużo. Ja już tutaj wcześniej rozmawiałem z drużyną na ten temat, strasznie nam się to nie podobało. Ale być może tłumaczenie zespołu też w jakimś stopniu było dosyć mocno uargumentowane. Natomiast uważam, że zdecydowanie za dużo było tego. Tych głupich, idiotycznych fauli było zdecydowanie za dużo. I nad tym musimy bardzo mocno pracować. Z czego to wynikało? Bo to drużyna, która w pierwszej połowie sezonu, już teraz nie chcę operować liczbami, ale było tych karnych bardzo mało w ostatnich meczach. To co mecz, to, że tak powiem, pół żartem można powiedzieć, że odprawa urywali wyglądała w ten sposób, no, że jedną bramkę na pewno strzelimy, bo będzie karne. Tak, no dlatego mówię, no ja mówię, że karne się zdarzają. No. Tych idiotycznych fauli było za dużo w polu karnym. I z czego to było? Być może to było... Ja zawsze to tłumaczę tym, że jeżeli chodzi o takie przykłady tych karnych, to nie ma takiego jednego wytłumaczenia co do tego. Być może to było spowodowane, że każdy z tych zawodników, popełniając błąd, chciał go jak najszybciej naprawić, co spowodowało to, że więcej narobił szkód niż pożytku z tego wynikało. Być może przemotywowanie, być może to było spowodowane tym, że agresja, którą żeśmy prezentowali w tych meczach, dosyć mocna agresja, nie mówię brutalność, ale agresja to jest zupełnie coś innego, być może prezentując to poza polem karnym, udzielała również nam się to w polu karnym. Wiele razy było to spowodowane spóźnieniem zawodnika, który gdzieś tam popełniał błąd, był spóźniony, próbował to nadrabiać. Sytuacja po prostu karny, gdzie po prostu odpuszczając pewną sytuację, nic by się nie działo. Być może to jest z tego spowodowane. Jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie po prostu nie. Te dwa ostatnie mecze, jak trener przyszedł tutaj do Elbląga, pstryk, mamy czarodziejską różdżkę, drużyna zaczyna grać no, dużo lepiej niż poprzednio. Te dwa ostatnie mecze, koniec efektu nowej miotły, zmęczenie zawodników sezonem. Czym to mogło... Wie pan co, w tej chwili odpowiadając na te pytanie, cokolwiek bym nie powiedział, byłoby to z mojej strony tłumaczenie. Nie chcę tak do tego podejść, natomiast mogę powiedzieć coś na temat meczu, jeżeli chodzi o mecz tutaj u siebie, gdzie graliśmy sobota, środa. Nie jest to tłumaczeniem, natomiast też muszę powiedzieć, że drużyna Garbarni przyjechała no, gdzieś tam troszeczkę bardziej wypoczęta i do, powiedzmy, do tej 60. minuty nie było wiele zastrzeżeń, jeżeli chodzi o naszą grę. Strzeliliśmy w drugiej połowie, strzeliliśmy bramkę. Myślę, że przez ten czas dałbym sobie rękę uciąć, że nic nam się nie może przytrafić. Nagle gdzieś drużyna delikatnie siada po strzelonej bramce, dopuszczamy, cofamy się tyłem do tyłu, co gdzieś tam napędza Garbarnię. Mówię, ten niepotrzebny, głupi faul, który spowodował rzut karny i w tym momencie mamy dosyć duże braki do tego, żeby ten mecz przechylić na swoją korzyść. Jeżeli chodzi o ten ostatni mecz, no tu gdzieś tam powiem, że mimo że stworzyliśmy mnóstwo sytuacji, nie potrafiliśmy je wykończyć, no to delikatnie się ta drużyna tam rozsypała mi, bo nie ukrywam, że trzech zawodników, którzy we wcześniejszych meczach to byli zawodnicy kluczowi, no gdzieś musiałem poprzestawiać
bocznego pomocnika musiałem wrzucić do przodu. Naprawdę dużo, dużo rozszat oprócz tych trzech pozycji, które gdzieś mi się tam wykruszyły poprzez kartki i kontuzję czy chorobę. No musiałem troszeczkę pozmieniać, no i widać było, że te zmiany nie do końca sprzyjały temu, co chcieliśmy robić w czasie meczu. No szkoda, bo gdzieś ten mecz bardzo chcieliśmy przechylić na naszą korzyść, odbudować się po tej wpadce u siebie. No nie udało się i tyle mogę powiedzieć. Ja rozumiem, że o nazwiskach jeszcze nie będziemy rozmawiać, ale o pozycjach. Którzy zawodnicy, na jakiej pozycji ewentualnie są obserwowani. O. Powiem tak, że na każdej pozycji, czyli w tej pierwszej linii, czyli w napaści, potrzebujemy zawodnika, który będzie alternatywą lub jak sobie walczy miejsce, będzie tym podstawowym zawodnikiem. Potrzebujemy w środkowej linii, potrzebujemy w obronie i potrzebujemy z tyłu po kolei z każdej tej pozycji. W każdej pozycji potrzebujemy wzmocnienia. Nie na każdej pozycji, tylko w każdej formacji. Plan na rundę wiosenną to jest mniej więcej już można powiedzieć, czy to celem będzie środek tabeli, czy to tak, czy po prostu będziemy grać o zwycięstwo i zobaczymy, jak to będzie dalej. Plan określa nasza pozycja w tabeli, czyli utrzymanie się drużyny. A patrząc z perspektywy, no to już wcześniej trener powiedział, że to no ten plan minimum został wypełniony, przy czym odniosłem takie wrażenie, że ma ten poczucie niedosypu, nie powiem, że... Ogromne. Dla mnie przegranie, ja wiem, zdaję sobie, to nie jest, proszę mnie źle nie zrozumieć, to nie jest z mojej strony brak pokory, ale jeżeli ja widzę, że drużyna przez kilka meczów prezentuje naprawdę dobrą formę, jest na dobrym, drugoligowym poziomie, co powoduje zwycięstwa w tym meczu lub remisy, co też jest też bardzo ważne, remisy. I nagle drużyna mi zjeżdża troszeczkę na dół i przegrywa mecz, nawet jeden, to już jest dla mnie ogromnie niedosyt. Ogromnie niedosyt. Jak wygląda stan zdrowia Michała Walewskiego? Michał od przygotowania. Michał nie będzie miał jak gdyby czasu wolnego. Michał przechodzi rehabilitację. Oprócz tego, co mu zaplikuje rehabilitant, dostaje od nas taką specjalną rozpiskę. Michał nie będzie miał ani jednego dnia wolnego. I od czasu rozpoczęcia przygotowań z drużyną będzie przygotowywany z drużyną, natomiast będą to przygotowania na razie styczeń, luty na 50%. Dobrze, teraz pytanie do prezesa, bo wyszła afera z Morawą. Prezydent powiedział na konferencji prasowej, że on Morawy nie obiecywał. Afera z Morawą na pewno wyszła. Klub też przygotował specjalne oświadczenie, które będziemy chcieli, żeby było zamieszczone, poinformowane w jakiś sposób. Chciałbym wyjaśnić sytuację i przypomnieć, jaka była, że w momencie, kiedy składaliśmy wniosek o licencję, no była kategoryczna odpowiedź, że nie będzie ona robiona i tak dalej, ze względu na to, że zawodnikom nieźle szło i do samego końca mieliśmy szansę powalczyć w barażach. Udało się przekonać miasto do tego, aby no, jakby móc złożyć wniosek o licencję, które we wspólnych rozmowach w gabinecie prezydenta były postawione dwa warunki. Tak? Pierwszy warunek to awans, tak? Czy tam gra i awans powiedzmy. Drugi warunek to stan finansów i nikt też do końca nie przewidywał tego, że pandemia będzie dalej funkcjonowała i tak dalej, i tak dalej. Wydaliśmy tutaj oświadczenie i prosimy bardzo, aby sprawy klubowe nie stawały się sprawami politycznymi, żeby osoby, które nie mają upoważnienia do tego, aby reprezentować klub na
arenie zewnętrznej, że tak powiem, w rozmowach, negocjacjach, aby tego nie robiły, bo na pewno to nie pomaga, wręcz przeciwnie, utrudnia pewne działania. Jesteśmy w trakcie rozmów z panem prezydentem na temat tego, jak ma być budowany klub, zespół w perspektywie najbliższych 2-3 lat. I w tym również jest infrastruktura, i w tym również jest kwestie sportowe i moment tego, że będziemy mogli pod każdym względem ubiegać się o tą pierwszą ligę. Rozpoczęliśmy proces przygotowania zespołu pod względem sportowym i tutaj trener ma swoje zadania budowania tego zespołu. My jako zarząd rozmawiamy z prezydentem o to, żeby polepszyły się warunki na stadionie. Ja chciałbym przypomnieć, że w tym czasie ostatnim, zaczynając od tego, że gdzieś tam w całości została dokończona, ja tu nie chcę mówić, dla mnie miasto to nie jest też konkretny prezydent, to jest pewna kontynuacja, tak? I chciałbym pokazać, że w tym czasie ostatnich lat, pomimo tego, że prezydenci się zmieniali, zawsze coś było robione, w ostatnim czasie może troszkę mocniej, tak? Była zrobiona ta stalowa trybuna, gdzie pamiętamy, jak to wyglądało wcześniej, dokończona. Nie są to idealne warunki, ale są i są dużo lepsze od tego, co było. Pragnę przypomnieć o tym, że został zrobiony ten budynek, który spełnia wymogi na pierwszą ligę i z tego miejsca możemy być dumni. Wiele pieniędzy zostało tutaj włożonych i możliwość korzystania z tych obiektów dla nas jest bezcenne. Jak ktoś pamiętał, jak wyglądał ten budynek i jakie były warunki pracy, jak wyglądały szatnie i pomieszczenia we wcześniejszym budynku, to widzi tą różnicę. Dzisiaj to jest normalne i tak powinno być i cieszymy się, że możemy pracować w normalności, możemy działać w normalności tak naprawdę. Pragnę przypomnieć, że udało się zrobić też oświetlenie boiska, z której jak nie ma pandemii korzystamy, mecze są wieczorem, kiedy są kibice na stadionie, ale też mamy możliwość, że z Elbląga są transmitowane mecze w profesjonalnej jakości telewizyjnej, gdzie to oświetlenie jest no, konieczne, niezbędne, aby tutaj te transmisje w ogóle były brane pod uwagę tak naprawdę w tym wszystkim, także widzimy to, widzimy ile nam brakuje, wiemy, że to jest murawa, wiemy, że to jest trybuna po drugiej stronie, wiemy, że jest to, że są to łuki, wiemy, że brakuje parkingów, żeby spokojnie tutaj się dostać na mecz. Mamy tą świadomość, ale miejmy też świadomość, że wszystkiego się nie zrobi, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie tych środków na wiele rzeczy ważniejszych i bardziej potrzebnych do funkcjonowania miasta i życia brakuje tak naprawdę. I musimy wypracować taki model, taki sposób na doprowadzenie Olimpii Elbląg do standardów pierwszej ligi, aby jak najszybciej z tego skorzystać. Pójście na hura nic nie da, bo albo nie zostaniemy dopuszczeni do tych rozgrywek, albo przez względy organizacyjne szybko stamtąd tak naprawdę spadniemy, bo będzie nam wielu rzeczy brakowało tak naprawdę. Dlatego są prowadzone rozmowy. Mam nadzieję, że jak najszybciej się zakończą. Rozmowy, negocjacje potrzebują ciszy i spokoju. Jak będą dopięte, mam nadzieję, że wspólnie z ratuszem przedstawimy efekty tych naszych negocjacji i każda ze stron będzie widziała, że zrobiła jak najwięcej, czy dla klubu, czy miasto zrobiło jak najwięcej, bo na tyle też ich w danym momencie stać i ten kierunek wybierają tak naprawdę. Proszę coś jeszcze chciałem zapytać o urodziny w przyszłym roku. To tak naprawdę nie wiadomo jeszcze, bo to jeszcze będzie pandemia. Znaczy my jakby te urodziny obchodzimy zgodnie z tą zwyczajem, tradycją i z tym, co jest wpisane w 45, tak? Czyli tutaj jakby ten czas świętowania pandemiczny przeżyliśmy w swoich domach. Na pewno chcielibyśmy zrobić jakiś akcent, który gdzieś tam powiedzmy był planowany,
ale nie wiemy dzisiaj, na kiedy można coś planować tak naprawdę, tak? Wiemy, że tak jak mówiłem, były gdzieś tam rozmowy i wstępne deklaracje co do meczów z klubami, czy zaprzyjaźnionymi, czy z Legią, czy Zagłębiem Sosnowiec, tak? Były takie plany, aby zorganizować cykl turniejów dla Akademii z okazji jubileuszu Olimpii. Planowana była gala, która miała docenić działaczy, tych, którzy przez te wiele lat, te wszystkie sekcje, które były gdzieś w Olimpii, jakby pokazać na nowo, że to wszystko, czy większość rzeczy sportowych, które są, wychodziło z Olimpii, które są w Elblągu i chcieliśmy to też w jakiś sposób upamiętnić, no ale niestety nie zawsze można zrobić to, co człowiek chce, a dzisiejsze czasy nam bardzo, bardzo dobitnie i konkretnie to pokazują.